Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru. Pogoda nadal nie sprzyja nagrywaniu odcinków o rowerzystach. Leje tak, że musimy nagrywać we wnętrzu, no ale być może, jeżeli pogoda się poprawi i rowerzyści wyjadą znowu na ulicę, to wezmą sobie nasze rady do serca. A zaczynamy od maila od pana Macieja, który przysłał nam serię bolesnych filmów o, jak pisze, szczególnie niebezpiecznym i nagannym zachowaniu kierowców. Pierwszy film, Peugeot, który wyprzedza pana Macieja no, na centymetry i jeszcze na dodatek trąbi. No, sytuacja jest złożona, pewnie podsumujemy to wszystko za chwilę, ale no, ewidentnie tutaj wyprzedzić tego rowerzystę nie było można, bo nie było możliwości zachowania minimum metrowego odstępu. W następnym filmiku kierowca posunął się już nieco dalej, ponieważ wyprzedza pana Macieja po chodniku jadąc. Częściowo wprawdzie po chodniku, ale oczywiście koła lewego boku na tym chodniku się znajdują. No, na pewno w ten sposób jeździć nie wolno. Nie ma jazdy po chodniku, to nie ma co do tego żadnych wątpliwości. W tych wszystkich momentach jest bardzo niebezpiecznie. Pan Maciej nagrywa tę sytuację z tymi kierowcami, zanosi je na policję, a policjanci mówią, że sam jeździ prowokacyjnie. Więc może to pan Maciej robi coś źle. Policjanci sugerują mu, że jedzie roszczeniowo. On jedzie środkiem ulicy, bo mówi, że tak może. No właśnie, o co tutaj chodzi? Bardzo złożony problem. Oczywiście pan Maciej nie jedzie dobrze. Jazda możliwie blisko prawej krawędzi, w tym przypadku obok tych pojazdów, jest obowiązkiem rowerzysty. I nie można powiedzieć, jadę szeroko, bo nikt mnie tutaj wyprzedzić nie może, a mogą być otwierane drzwi. Panie Macieju, czy nie sądzi pan, że gdyby pan jechał z innym nastawieniem, jechał troszkę bliżej pojazdów. Ja nie mówię, żeby to było w niebezpiecznym odstępie, ale troszkę bliżej zaparkowanych pojazdów, które pan omija. I z nastawieniem, że od czasu do czasu zjadę i usunę się. Nie zsiadam z roweru. Ja się po prostu troszeczkę usunę. Troszkę zmienię tor jazdy. Czy nie byłoby tych sytuacji wtedy? No nie byłoby ich. Co nie usprawiedliwia kierowców, ale nie usprawiedliwia również pana. Panie Macieju, tam były miejsca, żeby sobie wzajemnie pomóc, a pan nie chce współpracować. Oczywiście niestety nowela rowerowa, która zawiera kilka przepisów prowadzonych niechlujnie, a nawet sprzecznie z innymi przepisami, dozwoliła rowerzystom nie ułatwiać wyprzedzania, co dawniej nie było dozwolone. No ale czy to jest dobre? Widać na tym filmie wiele luk, w które mógł wjechać pan Maciej. Jechałby cały czas, tylko troszkę wolniej, za chwileczkę by wyjechał. Tylko on tego robić nie chce, bo uważa, że nie musi ułatwiać wyprzedzania. A ja się z tym nie zgadzam i moralnie, i legislacyjnie. To znaczy, myślę, że ci, którzy ten przepis tworzyli, nie myśleli o takim zachowaniu. No ale na pewno przepis jest też nie do końca dobrze sformułowany. Tak czy inaczej, obie strony muszą zachować chęć współpracy, chęć rozumienia własnych potrzeb na drodze. Koniecznie. No ale to zachowanie pana Macieja też ci się pewnie nie spodoba, ponieważ w tym oto filmie pan Maciej wziął sobie kolegę i jadą razem obok siebie i też wyprzedza ich samochód. Jadą obok siebie, za nimi kierowca nie wytrzymujący już dłużej tego, co się dzieje. I w końcu kierowca decyduje się z szaleńczą prędkością, częściowo po chodniku, jak tylko znalazł miejsce wyprzedzenia ich. Nie powinien tak się zachować. Powinien być cierpliwy, ale no nie wytrzymał nerwowo. Stąd policja mówi o prowokacyjnym zachowaniu pana Macieja i takie ono trochę jest. Pan Maciej mówi, że on nie może tutaj, jadąc obok innego rowerzysty, utrudnić ruchu, bo tam nie wolno wyprzedzać. Nie wolno mu tak powiedzieć, że nie wolno wyprzedzać. On nie wie, czy nie wolno wyprzedzać. Jeżeli on się usunie i kierowca zachowa metr odstępu, to wolno. Natomiast przypomnę jeszcze raz przepis odnosząc się do jazdy obok siebie dwóch rowerzystów. Wyjątkowo, tutaj to słowo jest bardzo ważne, akurat dobrze sformułowane, w noweli rowerowej ten przepis doszedł. Wyjątkowo dwóch rowerzystów może jechać obok siebie, ale jeżeli nie utrudnimy komukolwiek ruchu,
Czyli jak zbliża się pojazd jadący za nami, natychmiast przechodzimy do jazdy gęsiego. W każdej sytuacji. Wtedy już nie obok siebie, tylko gęsiego. Podobnie przy wymijaniu to może być potrzebne. Także pan Maciej popełnia tutaj katastrofalny błąd i za to może być ukarany mandatem. Także bronimy pana Macieja, bo jest wyprzedzany skandalicznie, jazda po chodniku jest skandaliczna i tak dalej, ale nie bronimy go w jednym punkcie, że uzurpuje sobie prawo do bycia takim jakby szeryfem rowerowym, regulującym ruch. Jadę środkiem, niech się martwią, bo tu nie ma gdzie wyprzedzać. Pan powołuje się na przepisy źle przez pana interpretowane. Chodzi o to, żeby była współpraca. Tej współpracy na polskich drogach brakuje i apelujemy po raz kolejny. Współpraca, partnerstwo, a nie antagonizmy, a często nawet wzajemna agresja przez obie strony wyrażana. Mówimy o wyprzedzaniu rowerzystów i tutaj mamy filmy od pana Pawła, które pokazują, jak bardzo może to być niebezpieczne wyprzedzanie. Tutaj pana Pawła wyprzedziły dwie ciężarówki na odległość centymetra niemalże. No przecież to tutaj trzeba być grubości kartki papieru, żeby w ogóle przeżyć takie sytuacje. Trzeba się w ogóle utrzymać na rowerze, bo pęd powietrza przy tym małym odstępie może spowodować wywrócenie rowerzysty. To jest rosyjska ruletka dla rowerzysty. Przeżyje czy nie przeżyje? Utrzyma się czy nie utrzyma się? Ja nie rozumiem kierowców tych samochodów ciężarowych. Tragiczne wyprzedzanie. Kierowcy powinniście oddać prawa jazdy. A tutaj następni kierowcy chcą zabić pana Pawła i to w ścisłym centrum Krakowa. Przejazd dla rowerów, zielone światło i kierowca, który nie zatrzymał się na zielonej strzałce, jakby nigdy nic jedzie. Nie widzi rowerzysty, nie chce się mu rozglądnąć, a w ogóle dlaczego się nie zatrzymał. Ostre hamowanie obydwóch, no grozi to śmiercią lub kalectwem rowerzysty. Ten drugi przypadek mniej drastyczny, ale również identyczna sytuacja. Przejazd dla rowerów, zielona strzałka, a my jedziemy nie patrząc na rowerzystów. Popastwiliśmy się nad kierowcami, to teraz popastwimy się nad pieszymi. Co ci piesi wyprawiają? Nie rozróżniają chodnika od ścieżki rowerowej? No więc mamy klasyczny przykład braku współpracy pieszych z rowerzystami. Już są rowerzystą z pieszymi również czasem, zbyt szybka jazda w takich miejscach, gdzie jest duży ruch. No ale tutaj będziemy mieli przypadki winy nieodpowiedzialnych opiekunów dzieci. I nagle zdziwienie, przestrach, odskakiwanie. No przecież wchodzicie na jezdnię rowerową, tak to można inaczej powiedzieć. No przecież macie się rozglądnąć i pamiętać, że na ścieżce rowerowej to pieszy jest intruzem. Na chodniku intruzem jest rowerzysta. Mogą czasami poruszać się wzajemnie po tych drogach pod pewnymi warunkami, ale mają być nastawieni na pierwszeństwo, na umożliwianie normalnego korzystania ze ścieżki rowerowej rowerzystą, z chodnika pieszym. Tej współpracy nie ma. Ale sami rowerzyści czasem też nie potrafią zachować się dobrze na ścieżce rowerowej. Tutaj mamy taki przykład. Najprawdopodobniej tatuś z córeczką na rowerach jadą ławą, no jakby byli sami na świecie. Tak, poruszają się środkiem. Dziewczynka jedzie właściwie pod prąd. Nie wiem, co tatuś myśli, jak uczy to dziecko. Nie wiem, czy ta dziewczynka ma kartę rowerową, bo jeżeli nie ma, to się nie porusza ścieżką rowerową. Po prostu. Tylko jedzie po chodniku. No, niestety, nawet przykładu ze strony rodziców nie ma właściwego. Ale największe kurioza dzieją się na kładce Bernatka i to w tej części przeznaczonej wyłącznie dla rowerzystów. W filmie występuje pani z pieskiem, dzieci z lodami, dzieci bez lodów, pani z wózkiem, z dzieckiem w środku. To jest droga rowerowa. Bardzo notabene fajnie zrobiona inwestycja. Rozdzielenie ruchu rowerowego z pieszym się nie udało. Rowerzyści raczej nie jeżdżą po stronie pieszych, to prawda. Natomiast piesi regularnie, gremialnie chodzą częścią dla rowerów. To jest droga rowerowa. Tutaj nie ma prawa znaleźć się pieszy. A jest to most. Rowerzysta nie ma prawa zsiąść roweru, bo się nie może zatrzymać. Czyli przejeżdżamy płynnie przy prawej krawędzi. To, co się dzieje na kładce Bernatka, co obserwuję od wielu lat, jest skandalem, że sobie nie potrafimy z tym poradzić. Czy jest jakaś złota rada, złoty środek, który pozwoli wreszcie zażegnać ten konflikt pomiędzy rowerzystami, pieszymi i kierowcami? Lekcje wychowania komunikacyjnego. Od tego musimy zacząć. To oczywiście trochę potrwa, no ale przynajmniej następne pokolenie będzie już należycie wychowane. Oczywiście odpowiednio przygotowani do prowadzenia tych lekcji nauczyciele. To na zaś. Natomiast w tej chwili staramy się stosować przepisy przyjaźnie dla sąsiedniej strony. Więcej partnerstwa, więcej wzajemnego zrozumienia, szacunku, współpracy, a jednocześnie musi być egzekucja przepisów. Również od rowerzystów i od pieszych,
No i może jeszcze bardziej zmożona od kierowców, bo tak dalej na polskich drogach być nie może. Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru.